Dziś rozpoczął się pierwszy turnus drugiej edycji Miasta Dzieci. Od dzisiaj jest pierwszy turnus, kończy się w piątek. W przyszłym tygodniu zaczynamy w poniedziałek i kończymy w czwartek. Co dziś będzie się działo? Działo się już? Pierwszy dzień to tak naprawdę dzień bardzo trudny, ponieważ dzieci przyszły godzinę wcześniej, czyli o godzinie 8:00. Dokonana była rejestracja wszystkich dzieci, także wszystkie dzieci mają identyfikatory, na których znajdują się imiona, ich nazwiska, zdjęcia, także dzieci są tutaj już pod ścisłą kontrolą i rozpoczęły zajęcia. Nasz harmonogram wygląda tak, że o godzinie 9:00 dzieci jedzą drugie śniadanko i przygotowują się do pracy. Od 10:00 zaczynają 3 godziny pracy. Wachlarz zawodów mamy ogromny, 30 zawodów bardzo atrakcyjnych, bo i lakiernik, gdzie dzieci malują prawdziwy samochód, i zawód garncarza, gdzie wylepiają piękne garnki, i kowala, gdzie stukają w kowadełka i piękne rzeczy wychodzą. Artystyczne zawody, ale też bardzo konkretne, konstrukcyjne. Dzieci przez 3 godziny pracują, o godzinie 13:00 jest obiad, a po obiedzie, tak jak po każdej pracy, zaczyna się ten czas na relaks, na zabawę. Mamy przygotowane wielu animatorów i wiele zabaw ciekawych dla dzieci. Jak się udało zorganizować te zajęcia? Zajęcia przede wszystkim przygotowywane są przez fachowców, specjalistów w różnych branżach. W większości są to sponsorzy tych zajęć. Wolontariacko odbywają się wszystkie te zajęcia. Nie musimy za nie płacić. To są ludzie pasjonaci, którzy zgłosili się do nas, których myśmy poszukiwali i zachęcali. I oni prowadzą właśnie te ciekawe zajęcia. A jak dzieci się angażowały w nie? No bardzo, jeszcze nie widzimy znudzonych min, wręcz przeciwnie, dzieci z taką wielką adrenaliną podchodzą do tych zawodów, bo wiedzą, co ich czeka, także sprawdzają na swoich harmonogramach, czy nic ich nie ominie. Na sam koniec albo też w trakcie dzieci będą mogły sobie za zgromadzone pieniądze kupić wymarzoną rzecz. Jakie nagrody na nie czekają? Tak, no sklep marzeń to jest naprawdę taki sklep marzeń i właściwie każdego dnia po pracy dzieci mogą odwiedzać go i robić już pierwsze zakupy i to jest taki czas zaplanowany po obiedzie. Niemniej dzieci są przygotowane na takie większe prezenty, większe nagrody, to znaczy, że muszą nazbierać te pieniądze i codziennie mamy bank, dzieci mogą wpłacać pieniądze do banku, tam im procent rośnie, także tych pieniędzy przybywa każdej nocy. I zbierają sobie na wybrane, wymarzone przez siebie rzeczy. Cały wachlarz mamy prezentów dla dzieci, to są tablety, to są piłki, akcesoria sportowe, wiele wspaniałych zabawek. A ile dzieci w sumie weźmie udział w pierwszym turnusie? Pierwszy turnus to prawie 350 dzieci, także mamy ponad 100 dzieci więcej, ale spodziewaliśmy się tego, że dzieci będzie więcej, także mamy i więcej opiekunów, i więcej wolontariuszy, i wszystkie dzieci się świetnie bawią.